i panów, a więc tutaj lista tych, którzy wpadli jako pierwsi, jest listą taką dla państwa, natomiast na podium inaczej się to kształtuje. Jak powiedziałem, no trzeba dać szansę wszystkim. Tutaj, proszę państwa, jeżdżą, no rozpiętość wiekowa jest ogromna, tutaj jeżdżą w tej grupie od 20 do 70 lat, młodsi też, tak więc różnica co najmniej 50-60 lat, a więc musi być sporo tych grup wiekowych, aby usatysfakcjonować wszystkich zawodników. No, chodzi szczególnie o te sprawy wydolnościowe, ale jak państwo widzą, tutaj dziewczęta absolutnie nie ustępują panom. Właśnie w jednej z tych grup zjechał Szymon Bregier, który niedawno jeździł na hobby, w tej chwili, proszę państwa, już jeździ na fit, a więc no, zmiana całkowicie treningu, ponieważ 6-8 km musi się przesiąść na tych kilometrów, jak państwo widzą, 30, młody organizm, ale już zdecydował się wraz z ojcem, zapewne również z lekarzem, że będzie jeździł na tych dłuższych dystansach. Szymon Bregier bierze wraz z ojcem udział w wyścigu 24-godzinnym, a więc fantastyczne wyniki robią, zresztą tak syn, jak i ojciec. Fantastycznie jeżdżą, ogromne gratulacje. A więź między nimi jest, ja to obserwuję od 10 lat, więź między nimi jest bardzo duża. Brawa dla kolejnego zawodnika. I tu, proszę państwa, grupa około 6 zawodników w tej chwili ma do pokonania jeszcze ten ostatni zakręt i za moment już pokażę się państwu na ostatniej prostej. Słyszeli państwo doping rodziny. Dawaj! Doping rodziny, proszę państwa, to chyba największe, najpiękniejsze chwile, jakie mogą zawodnicy przeżyć, szczególnie na finiszu, szczególnie przed metą, dlatego, że rodzina... Zlemu zrzędził, słaby jestem, to inna sprawa, ale kościuszka na minutę stracił. Widzą państwo, szczególnie osób i dzieci, żon, również innych zawodniczek. Grupa trzech zawodników, ja też nie będę miał. Również, proszę państwa, będzie walka o punkty. Witam państwa, że ostrożnie zjeżdżają i za chwilę tutaj na tej ostatniej dobrej nabierają prędkości. Karmi, chyba nie najlepsze. Z tą stronę to nie sądzę, no co ty, to jest bezsem, sam sobie utrudniłaś. Nie mam żetony na śmierć. Goniłem, szukałem, słabłem. Tak, że myję, bo to kurde, potem będzie kolejka jak diabli. A to co trzeba trochę obić. I teraz kurka zawodników, mija linię mety. Jeszcze kilka razy mi łańcuch. A już z daleka widać kolejny. Sprawdzałem, też mam trochę rozciągnięty, widok mi dał taką miarkę. Thank you.
właśnie przez, proszę Państwa, na tych ostatnich metrach, jako że zawodnicy chcą zająć jak najlepszą pozycję. Komórkę widzę. Dobra,
Człowiek się nie boi. Czego nie widzi, się nie boi. Czegoś nie widzi, zobaczy. Oczy przed. Kto ma dobre oczy? Wydawało mi się, że dobrze mi się jechał. Okazuje się, że nie tak bardzo. To ja nawet nie patrzę. Sektor dobrze.